Super. Maksiu, gdzie jest sługiniu twój pokoik? Gdzie pokoik twój? No zabierz zabawaczkę do pokoju. Idź do pokoju swojego. Gdzie twój pokoik? Tam, tak. Chodź Maksiu też. Tu. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy was serdecznie. Kto tu jest? No, zrób hej, hej. Dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy już, jest dużo lepsza godzina. Dzisiaj pospaliśmy dłużej. Wczoraj udało mi się zrobić przemeblowanie u chłopaków w pokoju. Może się to wydawać dla niektórych śmieszne, ale wydawało mi się, że ponieważ naprawdę wstawali bardzo wcześnie jak na nich, czyli ta 6:30, 7 to już było ło. Stwierdziłam, że może jak im coś poprzemieniam miejsce, gdzie będą spali, to będzie lepiej. No i nie wszyscy wierzą w takie rzeczy, ja akurat uwierzyłam i może to moja podświadomość, może nie, ale spali dzisiaj do 8:00, pospaliśmy, także jestem bardzo szczęśliwa. Albo to taki zbieg okoliczności, no nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, tak jak wczoraj, przedwczoraj, 15, bo dzisiaj już mamy 17, jeden dzień mi gdzieś się zagubił, mówiłam, że jestem zmęczona i nic mi się nie chce. Tak wczoraj jakoś zmotywowałam się i stwierdziłam, kurczę, no dobra, robimy to przemeblowanie. No i jak daliśmy sobie radę z chłopaczkami, w sensie tylko sługo jest Maksem, bo Maciej był w pracy. Więc on się śmieje, że chyba chce urodzić wcześniej. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, ponieważ dzisiaj chłopaki kończą 18 miesięcy. Czyli półtorej roku już chłopaczki są z nami. I to nawet śmiesznie się złożyło, bo chłopaki mają półtorej roku, a wczoraj 36 tydzień mojej ciąży, czyli tak jak mówiłam wcześniej, tydzień, w którym urodziłam chłopaków. Więc no takie koło nam się stworzyło i widocznie tak wszystko miało wyglądać i tak wszystko miało w naszym życiu się ułożyć. Dzisiaj, jak widzicie, jak słyszycie, chyba mam dużo lepszy humor, ale to tylko niektórzy wiedzą dlaczego. I od razu widzicie, jak to jest. Jak człowiek ma jakąś motywację i coś go cieszy, coś się stanie miłego w danym dniu, to od razu człowiekowi się chce wstać, ogarnąć, ubrać, wymalować. Od razu człowiek inaczej się czuje. Huguś przyjechał, więc dzisiaj będzie fajny dzień. Ponagrywamy później troszkę jeszcze ze spacerku. No i co? Do później. Hej, hej kochani, dzień dobry. Wczorajszy dzień mi jakoś gdzieś uciekł i przemknął mnie tak jak do końca chciałam. I miałam coś tam jeszcze nagrywać, ale zaczęło tak strasznie wiać i było tak zimno, że strasznie szybko załatwiliśmy centrum, zakupy i nie było żadnych jakichś wielkich spacerów, więc nie było co kręcić. A dzisiaj od rana już działamy. Chłopaczków, jak widzicie, nie ma z nami, bo zostali u mojej mamy. My jesteśmy właśnie w Birmingham. Kupiliśmy pralkę. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Więc kupiliśmy praleczkę. Właśnie jesteśmy u mojej siostry zabierać łóżeczko. Więc do przodu się dzieje. Coraz więcej się dzieje. Jeszcze chyba będę chciała podjechać do Ikei, zobaczyć na materacyk. Wczoraj dałam, bo tak jak słyszycie, no nie mieliśmy pralki, więc na razie ten parę, bo nie mogłam się, nie wiedziałam na co się chcę zdecydować, nie wiedziałam jaką chcę i taka byłam, ale w końcu się spięłam i zdecydowałam. Jestem, mam nadzieję, bardzo szczęśliwa ze swojego wyboru i bardzo zadowolona. Podniecona, jak nie wiem. Coś jeszcze chciałam powiedzieć, ale przez tą pralkę znowu zapomniałam. Aha, że chcę je, że wczoraj mama zabrała rzeczy dzidziusiowe, te malutkie, żeby już wyprać, przygotować. Więc dzisiaj już może nam się, jak będziemy odbierać chłopaków, uda mi się spakować walizkę. Więc dużo zrobiłam przez te parę dni.
Przemeblowanie w ogóle, a to wam mówiłam, że zrobiłam przemeblowanie u chłopaków, więc się dzieje, dzieje się więcej niż poprzednio i to jest najważniejsze. To później, pa pa.